A witajcie na kanale Sławek Motovlog. Jak widać, mrozy puściły i można panu dodać chyba trochę gazu. A się śpieszy ten przede mną, jedź, jedź panie. I jak widać, można sobie poczadować na motorach. Było dwa tygodnie mrozów i dwa tygodnie, panie, nie latałem. Dopiero dzisiaj sobie po dwóch tygodniach, dwa i pół tygodnia nawet, wyskoczyłem, żeby sobie polatać i sobie latam. Uciekłem dlatego z miasta, bo w mieście to w ogóle się nie da latać, chyba że trochę inaczej. Ale ja wolę sobie szybciej pojeździć, dodać gazu. Mówi dodać gazu i sobie poczadować. No cóż, no nie są to prędkości wielkie, ale to są takie prędkości, o, takie nawet bezpieczne, że przy takich prędkościach, pany, 80-100 na mopliku to jest szaleńcza jazda. Ale i przy tym można za to wyhamować sobie, kiedy tylko chcecie, bo macie tu dobre hamulce. Przód, tył ładnie hamuje od razu. I panie, nie ma strachu, że gdzieś wywalicie w powietrze, czy gdzieś przywalicie coś. Bo moplik jest bezpieczny, można moplikiem spokojnie, bardzo ładnie wyhamować. On hamuje bardzo płynnie, nie zrywa. I można sobie super poczadować panu. No nie zawsze właśnie, nawet no i co z tego, że jakbyś miał większy motor, to ja byś pojechał, jak nie da rady jechać. Trzeba jechać nieraz właśnie za kimś. Dlatego ja wolę sobie gdzieś na bok. O, sobie pojadę na jezioro. Hamujemy i rozpędzamy się też bardzo szybko. To jest, panie, nie śmiejcie się z moplika, że moplik to jest skuter. Ale ten skuter potrafi więcej niż jakaś tam 120 czy 125 biegówka. Bo on to robi już od razu i szybko się rozpędza, a nie trzeba z tam jakimiś biegami się bawić. I panie, dajecie gazu, jedziecie. Od razu już jedziecie, nie jakieś biegi. Ja już z biegów zrezygnowałem, ze sprzęgła. Mam tu tylko hamulce, hamuję. Tu gazu daję. A to hamuje. I to mi wystarczy do fajnej, czadowej jazdy. Także biegówki już nie będę miał. Żadnego crossa. Planuję za to Bobera. Ale to za kilka lat, bo bobery są drogie i takiego bobera Hondy, na takim boberze Hondy będę jeździł. Na razie będę jeździł na tej maszynie, co nie ulegnie żadnym zmianom. Tego jestem pewien, że tą maszyną polatam sobie jeszcze ładnych kilka lat, będę się nią cieszył. O, tak jak to teraz robię. Czaduwa, no nie gadaj co chcesz, ale jest czaduwa moplikiem tak samo. O, zakopałem się. Takiego bąka zrobiłem. No widzicie, te opony tutaj nie dają rady po śniegu. Ale właśnie śnieg się już właśnie skończył, prawie że. Śnieg się już skończył, więc można latać. Tyle mieli, była mielonka. Moplik jest bardzo dobrym pojazdem. O. I cyk. Gadaj co chcesz, ale moplik jest najlepszy. Dla moplika nie ma bata żadnego.
Chyba, że ta górka. No i pany, żadnego enduro nie będzie. Nic takiego nie będzie u mnie. Max będzie niedługo odpalał maszynę, bo już odpalił, już jeździł, ale jeszcze tam łożysko jedno musi wymienić i będzie już miał sprawną maszynę i będzie latał. To pokażemy, jak Max będzie latał. A ja moplikiem latam sobie i się cieszę z tego, że mam moplika i że mogę sobie na nim latać, czego im wam życzę. I to by było na tyle z tej przerwy, co była, bo przerwa była 2,5 tygodnia chyba, czy coś takiego. To jest niedobrze tyle latać, to w sumie w tym roku nie latałem już 3 tygodnie, czy 3,5 tygodnia nie latałem, ale to by było już na tyle z tego nie latania, to będzie latanie cały czas. I czego i wam życzę. A właśnie, samemu to tak głupie trochę stać i patrzeć, ale fajne widoki. No fajne, no ale to by się przydało z kimś przyjechać. Najlepiej. Czy nie? Ale to jeszcze nikt nie lata. I nie wiem, czy ktoś w ogóle będzie latał, bo coś słabo z tym lataniem, panie. No jak nie macie na czym, albo macie jakieś takie dziwne rzeczy, co nie mogą jeździć po drogach, czy tylko wleźć po lasach, to moplika, panie, sobie kupić i na mopliku latać. Cały czas. No, miałem to wyciągać, ale w garażu zimno i nie wyciągałem tego. Nie ściągałem, żeby to posklejać, ale za to tu sobie wsadziłem zatrzask, bo to mnie odpadł. Moplik jest the best, no gadaj co chcesz, ale nie ma bata na moplika. Panie, jest taka szaduwa, że tam morsy pływają. Morsy tam morsują. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale jaja, morsy, czadersi. Jadymy. Tak panie czadują sobie. No, to trzeba mieć odwagę, żeby tak wejść do wody zimnej. Ja raz padłem pod lód i dziękuję. Dziękuję za taką zabawę. W sumie to ja nie pamiętam, czy to było zimno, ale trochę chyba było, bo jak szedłem, to zamarzłem, no. Ale uratowałem skórę. Fajnie się jedzie, nie trzeba nic więcej, tylko jakiegoś moplika, co fajnie chodzi. Oczywiście musi być silnik Hondy i wydech Hondy. I to też jest Honda, fajnie chodzi. I można sobie czadzić i sobie jeździć. O, aż za ludno. Jeszcze nie czas na takie esy floresy. Ale już spoko, panie. Można latać. Sezon
ogłaszam za otwarty. jeśli w ogóle jest coś takiego jak sezon, bo ja to nie mam sezonu, po prostu jeżdżę cały czas. Nie ma takiego czegoś jak sezon. Stówkę leci, no, bo w górze to już 90. Ale leci. Tak jak się szybciej jedzie, to jednak trochę wieje. No to że mam skórę, polecam. I taka przejażdżka, panowie, na koniec dnia jest super sprawą. Super, można się wyluzować. Elegancko. No i co to będę gadał, to co będzie, to zobaczycie, bo to teraz już coś będzie. Coś ponagrywam. I jeszcze nie wiem co, bo w sumie wiem co, ale to musi być spontan, nic planowanego. Wtedy najlepiej to wszystko wyjdzie, a nie czytane jakieś, powiedzmy, z kartki. O, abym się wpakował, tu już ślisko było na zakręcie. Trzeba większy odstęp jednak. Większy odstęp między autami, przed auta, żeby za blisko nie jechać z autem. Nie pocisnąłby, ale już nie ma gdzie. Znowu jak ciśniesz, to zimno. Ale fajnie jest, że w ogóle można coś polatać, że ta zima się skończyła. No to panie, wyciągajcie swoje maszyny z garażów i na moplika, hej, latamy. Ktoś będzie latał, to piszcie, polatamy, polecimy gdzieś. Jak jest więcej ludzi, to fajnie, gdzieś można sobie dalej polecieć, a co, gdzie samemu lecieć i po co? Ja już tu chyba wszędzie wkoło byłem, objeździłem, co się dało. Nie mam pomysłu, znaczy mam pomysły, ale gdzie jechać, ale gdzieś jechać dalej, a nie tutaj koło komina się kręcić. To jak będziecie mieli ochotę polatać, to piszcie, a ja tymczasem sobie jeszcze tutaj zawinę. O, yes! Oj, widzicie, jak motyl fajnie tutaj ciśnie? Daję sobie radę, normalnie 6-8 dych wymiata. Motyl wymiata. To by było na tyle z tego dzisiejszego gadu-gadu. No to trzymajka się, do zobaczyska. I zaraz komuś pomacham. Tylko... O, już wiem komu. Siema. Cześć. A co wy tu? Cześć. Dawid na trening, a ja z nim, bo mi się nudzi. Aha. A ja właśnie kończyłem swój program. Co? Show. Bo, no chciałem, właśnie mówiłem, to by było na tyle, trzymajka się, do zobaczyska i mówię, i teraz będę machał, tylko nie mam do kogo, ale i wy patrzę, wyjdziecie. To by było na tyle, no to trzymajka się, do zobaczyska, hej!